18. Cześć, z tej strony Joanna Salwa i witam Cię serdecznie w kolejnym Keto Wtorku. Ostatnie Keto Wtorki mam wrażenie, że były trochę dłuższe, jakoś tak się rozgadałam, więc dzisiaj postaram się krótko i na temat o tym, czy węglowodany są złe. Zabrzmiało trochę kontrowersyjnie i to jest celowe działanie, ponieważ jeżeli oglądasz mnie już dłużej, to wiesz, że ja bardzo nie lubię takiego przyklejania łatek, takich dogmatów i takiego mówienia, że coś jest albo białe, albo czarne, bo nigdy tak nie jest. I dużo osób, które są na diecie ketogenicznej, stają się ketowyznawcami. Zresztą ja nie mówię tu tylko o osobach na diecie ketogenicznej, bo na każdej innej możemy mieć wyznawców. Po prostu, ale osoby na keto mówią, że w ogóle węglowodany są źródłem wszelkich chorób i wszelkiego zła. I ja się z tym nie zgadzam. Ostatnio w ogóle gdzieś przeczytałam taki fajny artykuł, że to, że coś pomaga Ci wyjść z danego stanu, to nie znaczy, że brak tego czegoś było przyczyną zaistnienia tego stanu. Teraz to wiem, że... Dobra, jakby prościej odnosząc to do diety ketogenicznej. To, że na przykład mając cukrzycę i będąc na diecie ketogenicznej możemy się, może nie powinnam powiedzieć z niej wyleczyć, ale możemy poprawić swój stan zdrowia, to nie znaczy, że to, że nie byliśmy w ketozie, było przyczyną cukrzycy, a przynajmniej nie musiało być. Czyli jedzenie węglowodanów nie musi być przyczyną cukrzycy. Okej, nie jedzenie ich, jak już cukrzycę mamy, może nam pomóc poczuć się lepiej, ale to nie węglowodany musiały być przyczyną cukrzycy, bo przyczyny cukrzycy mogą być genetyczne. Może być to związane z brakiem ruchu. Przyczyn jest bardzo, bardzo dużo. Owszem, zła dieta również może się do tego przyczynić, ale przecież bardzo wiele ludzi nie jest w ketosie i cukrzycy nie ma. Tak samo z epilepsją. Przyczyny epilepsji często nawet nie są znane. Mogą być one spowodowane jakimiś urazami mózgu czy nowotworami, ale też stresem i w tym temacie naprawdę jeszcze mamy dużo do zrobienia. Więc to nie jest tak, że ktoś jadł węglowodany, więc został epileptykiem. Na pewno nie. Jakby to nie tędy droga. I tutaj nie ma co szukać przyczyny jakby w dwóch kierunkach, tak? W jednym, owszem, możemy sobie pomóc z dietą ketogeniczną w różnych schorzeniach, ale to nie znaczy, że jedzenie węglowodanów nas zabija. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, jak złamię rękę i mam ją w gipsie, to ten gips po prostu pomaga mi wyzdrowieć i żeby te kości się zrosły, no to przyczyną tego, że złamałam rękę, było to, że tego gipsu nie nosiłam. No bez sensu, nie? To chyba jasne. Więc nie, węglowodany nie są złe i to nieprawda, że węglowodany są przyczyną wszelkich chorób. Owszem, trochę zwariowaliśmy, a trochę jakby świat zwariował na punkcie węgli w pewnym momencie i szczególnie tych prostych i przetworzonych. Ale tak samo w batoniku jest przetworzony tłuszcz. Są tłuszcze trans, tak samo jak węglowodany, więc to nie jest tak, że tłuszcze są dobre, a węglowodany są złe. Wszystko wyciągnięte z kontekstu moim zdaniem może tylko wprowadzić jakiś zamęt i po prostu nie wiadomo o co chodzi. I potem ludzie się gubią i szukając jakichś diet cud. Węglowodany są przede wszystkim podstawowym źródłem energii i preferowanym źródłem energii, bo żeby wejść w ketozę, to jeżeli w nią wchodziłeś czy wchodziłaś, to dobrze wiesz, że trochę się trzeba natrudzić, bo ciała ketonowe to nie jest preferowane źródło energii dla naszego organizmu. Więc to nie jest tak, że węglowodany po prostu są jakieś złe. Nie, to jest preferowane źródło energii dla naszego organizmu. Owszem, jak jesteśmy w ketozie i czerpiemy energię z ciał ketonowych, to niektóre osoby, może tak jak ja, nie chcą korzystać z energii z glukozy w większości, bo jest im lepiej na ketonach. Natomiast węglowodany naprawdę nie są złem. Węglowodany mają bardzo dużo składników odżywczych, mają bardzo dużo witamin, witaminy z grupy B, więc znowu one naprawdę są dobre, tylko zależy jakby dla kogo i jakie. Bo jeżeli jemy nieprzetworzone węglowodany, nie mamy
schorzeń właśnie typu epilepsja, cukrzyca, problemy w ogóle z gospodarką cukrową, insulinooporność, jakiejś bardzo dużej nadwagi, to ten węglowodany możemy sobie jeść i jeżeli czujemy się dobrze, to świetnie. Jakby nie mówmy, że jak ktoś nie jest w ketozie, to w ogóle nie wie co traci, bo może czuje się z tym świetnie i ekstra. Ja też nie wszystkim moim podopiecznym, nie wszystkim pacjentom polecam dietę ketogeniczną, bo niektórzy bardzo dobrze się czują, nawet na przykład, standardowy przykład, Hashimoto. Kiedy po prostu ograniczamy te główne źródła zapalne, czyli gluten, pszenicę, jajka, drożdże, mleko, nabiał, a jednak korzystamy na przykład z quinoi, z ryżu czy z innych źródeł węglowodanów i te osoby czują się świetnie i wcale nie muszę ich wprowadzać w stan ketozy odżywczej. Więc naprawdę te węglowodany to nie jest jakieś zło i niebycie w ketozie to też nie jest jakieś zło i tak z tym nie przesadzajmy. Natomiast jeżeli na przykład ktoś ma bardzo dużą nadwagę, czy jest otyły i próbował różnych metod i one nie działały, a jeszcze nie próbował diety ketogenicznej, to tak właśnie się może okazać, że dla niego węglowodany są złe. Jego organizm nie radzi sobie z metabolizmem tych węglowodanów i wtedy zdecydowanie bardziej pomoże mu dieta ketogeniczna. Jeżeli Ty chcesz po prostu, żeby Twój mózg jechał na ciałach ketonowych, bo wtedy masz więcej energii, lepiej się czujesz, lepiej myślisz, no to super, to wtedy po prostu wywalasz węglowodany, bo w tym momencie dla Ciebie nie są one najbardziej korzystne. Więc tak, są momenty, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że te węglowodany no nie są dla nas najlepsze. Dla mnie również nie są najlepsze, więc nawet jak wypadam z ketozy, to staram się potem do niej wrócić, bo czuję się lepiej fizycznie, psychicznie i po prostu zależy mi na tym, żeby być w stanie ketozy. Ale jak od czasu do czasu jakieś węglowodany się pojawią, to nie znaczy, że rujnujemy swoje zdrowie, życie i teraz to już w ogóle po prostu krzyż, bo aż tak źle nie jest. No, to tyle w temacie węglowodanów. Pozdrawiam Was ciepło, bo miało być krótko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! I super.